Cześć, witam Was z ulicy Ślężnej we Wrocławiu. Dzisiaj taki króciutki, bardzo króciutki spacer i filmik. Być może dla niektórych będzie bardzo ciekawy. Za tym oto wysokim murem, tutaj na ulicy Ślężnej, znajduje się bardzo ciekawe miejsce, które no, z poziomu ulicy w ogóle nie jest widoczne. Widzimy tylko ten mur. Otóż tutaj znajduje się cmentarz żydowski, który przetrwał II wojnę światową. I dzisiaj zamierzamy sobie po nim pospacerować, bo pogoda, jak widzicie, dopisuje. Więc zapraszam. Wjazd na parking jest od strony ulicy Ślężnej. Parking jest nie za duży, ale jak widzicie, dzisiaj są pustki, ładna pogoda, a wejście na cmentarz znajduje się tutaj, jest dosyć niepozorne. Wejście do muzeum, bilet normalny. Po cmentarz, tutaj ten żydowski jest traktowany jako muzeum. Wejście kosztuje 15 zł, bilet normalny, 10 bilet ulgowy, ale także jest bilet rodzinny, który kosztuje 30 zł, no i w naszym przypadku najbardziej się opłaca. Od razu przy wejściu na takiej niepozornej tablicy mamy zaznaczone miejsca pochówków najbardziej znanych tutaj mieszkańców Wrocławia, czy w ogóle ludzi tamtej epoki, którzy zostali pochowani na cmentarzu we Wrocławiu. Pod numerem 4344 są rodzice Edyty Stein. Przyznacie, że nietypowe miejsce jak na sobotni spacer. Zwróćcie uwagę, że na pomnikach są kamienie, bo w tradycji żydowskiej kładzie się na pomnik kamienie, a nie kwiaty, więc widzicie kamienie na pomnikach? Na cmentarzu tym spoczywa 12 tysięcy osób. Cmentarz przetrwał II wojnę światową. Udało się też tutaj zgromadzić nagrobki z innych cmentarzy żydowskich we Wrocławiu, które zostały zniszczone podczas wojny. Tu możecie zobaczyć chyba nagrobek ojca Edyty Stein. Jak widać, te najbardziej popularne i chyba te, które jeszcze są odwiedzane może przez jakichś przodków, mają na sobie najwięcej kamieni. Czyli cały czas ludzie o nich pamiętają. Miejsca pochówków tych znanych osób są po prostu do nich kierunkowskazy, więc nie musimy jakoś błądzić i szukać. Tylko prowadzi nas bezpośrednio tam kierunkowskaz. A my próbujemy znaleźć bardziej okazałe właśnie pomniki. Bardzo dużo jest też tu pomników w stylu maurytańskim. Bardzo mi się tu podoba, powiem Wam, że ten cmentarz ma klimat. Zresztą bardzo dużo takich zabytkowych cmentarzy, nie tylko żydowskich, ale także katolickich czy innych wyznań. To bardzo ładne założenia parkowe. Polecam cmentarz Łyczakowski we Lwowie, centralny cmentarz w Szczecinie, trzeci największy w Europie zresztą. To naprawdę bardzo ładne, wbrew pozorom, parki. Zobaczcie, jak to fajnie bluszczem wszystko jest porośnięte. To, co uderza, to to, że stosunkowo mało, przynajmniej nie rzucają się tak w oczy, to jakieś imiona takie typowo żydowskie czy pismo hebrajskie. Głównie jednak większość tych opisów jest, przynajmniej z tego, co ja zobaczyłem do tej pory, jest niemiecką gotyką. O, menorę mamy na przykład tutaj.
Wyczytałem też w Wikipedii, że dużo tych macew, czyli nagrobków na cmentarzu, ma pewne symboliki. Jak znajdziecie złamane drzewo lub kwiat, to jest nagła i niespodziewana śmierć. Dłonie kapłana wyrażające gest błogosławieństwa symbolizuje symbol znajdujący się na grobach osób pełniących posługę świątyni. Księga, pochowany był uczony w piśmie, zazwyczaj rabinem. Znaleźliśmy symbol rąk, czyli ktoś posługiwał świątyni. W sumie nie świątynia w domu, a w synagodze, bo synagoga to nie świątynia. Żydzi mieli tylko jedną świątynię, która została zburzona. A tutaj też taka ciekawostka, zobaczcie, jest dużo też takich nazwisk polsko brzmiących. To co wyczytałem jeszcze w Wikipedii, to na terenie tego cmentarza były prowadzone działania wojenne i są ślady normalnie po kulach, co można zobaczyć na dość wielu nagrobkach. Tu mamy ciekawostkę, bo mamy nagrobek pana Ferdynanda Lasala, który według Wikipedii był założycielem pierwszej partii socjalistycznej w Niemczech. I oprócz nagrobku takiego tradycyjnego jest także płyta, która została ufundowana tutaj przez polskich komunistów w 1947 roku. Małe sprostowanie, pan Ferdynand Lasalle był twórcą pierwszej partii robotniczej w Niemczech. To już by było na tyle naszego spaceru po tym miejscu. Moim zdaniem bardzo ciekawe, bardzo niepozorne. Zawsze jeździłem ulicą tutaj Ślężną, widziałem tylko ten mur. A zawsze mnie kusiło, żeby tutaj podejść i zobaczyć, co jest w środku i się nie zawiodłem. Warto tutaj wpaść, pochodzić, pospacerować w taką pogodę, szczególnie jak dzisiaj, bo jest naprawdę bardzo przyjemnie. Mimo, że jesteśmy w mieście, to jest dużo drzew, ptaszki śpiewają i naprawdę można sobie ze spokojem pospacerować. Ludzi też praktycznie w ogóle nie ma. Przed chwilą mijaliśmy jakąś parkę. Bo myślę, że to miejsce nie jest zbytnio popularne na spacery, cmentarze, ale czasami warto zboczyć z najbardziej uczęszczanych szlaków i odwiedzić także takie miejsce, więc bardzo polecam i widzimy się przy kolejnym filmie w kolejnym miejscu. Na razie, cześć!